Siema, z tej strony Raymond, to jest kolejny odcinek z Raymana 2 The Great Escape. Dzisiaj lecimy poziom grobowiec starożytnych. Stwierdziłem, że gdzieś w powietrzu piracki statek więzienny, liczba niewolników na pokładzie 45 tysięcy. Kolejna maska, tak? Czego chcesz tym razem? On znalazł trzecią maskę. Co? To niemożliwe! Jeżeli znajdzie czwartą, to przyjdę po ciebie, ale on się buja jak klatka. Okej, więc słyszałem, że podobno to jest... Ludzie mówili, że to jest poziom podobny do jaskini złych snów, w sensie jeśli chodzi o klimat, więc... Dobra, słyszysz klatkę. Nie mogę przejść. Tutaj został schwytany Clark przed skierowaniem na przegląd techniczny. Okej, okay. Tu widzę, że coś jest. O, klatka jedna. Tylko jeszcze bym chciał w nią trafić. Dobra, 4 lumy. Stwierdziłem, że będę robił jeden poziom na odcinek, bo... Kurna, pająki znowu. Zostawcie mnie w spokoju. Ja sobie po nim, przed nim będę uciekał, nie chcę mi się z nim bić. On chyba nie jest szybszy ode mnie. Chyba nie, a zresztą i tak nie może mnie trafić, więc... Trzeba by na pewno... I właśnie zacząłem zastanawiać. Czy ja już zebrałem wszystko? Nie, tu jest jeszcze jeden. Ale teraz możemy zlecieć na dół. On za nami nie poleci. I tu jest jeszcze mały. To coś przypadkiem odpaliłem. Nic nie widzę. Żeby było do zebrania. Żebyś tu, ale nie ma. Nic. Trochę wytrąciło mnie to z mojej myśli, ale stwierdziłem, że będę robił jeden poziom na odcinek, bo poziomów zostało zwyczajnie mało, a ja nie chcę jakoś specjalnie rasować tej gry, szybko jej kończyć. Dobra, tu nic nie widzę, żeby coś było. Spadnij w dół. Super, że masz tą mechanikę łapania się krawędzi. Ona jest nawet za dobrze zrobiona. Będę się na bieżąco rozglądał za lumami, bo mówiliście mi, że ten tysięczny ukryty jest gdzieś blisko, więc jeżeli go pominę, choćby w tym poziomie, to jest wiele różnych ścieżek, boję się, którą mam pójść. Są jakieś oczy. Dobra, trochę debil. Gdzie ja poszedłem? Przyszedłem w lewo. Przejdźmy się tu teraz. Dobra, masz łeb. Nie zginął na hita. Nie, jak tu nie trafiłeś, Raymanie? Teraz już padł. No mogę. Coś tu jest. Chyba musi coś. Czemu ja się zatrzymałem? Czemu ja to zrobiłem? Dobra, przelatujemy. Tu z tyłu nic nie widzę. Tam jest pajęczyna, po której można wejść. Tego nie mogę zbić tak całkowicie. Chyba nie mogę. Chyba zresztą też nie. Albo ja i tak mu... Czego mogę tego pająka, w sensie z dystansu, itnąć, czy tak nie za bardzo? Nie ukrywam, że bardzo bym chciał.
Dobra, spróbujmy się tam przejść. Powiedział wpadając do... No dobra, to nie jest lawa, ale do tego śmiercionośnego płynu z jakąś zgnilizną. O, on tu będzie nas gonił, rozumiem. To jest checkpoint, ale coś tu włączam też. A, bo ja tu różne te... co robię? Tu coś będzie na 100% za tym. Albo w środku coś, tylko muszę tam zaskoczyć. Ja w jakikolwiek sposób. A to chyba nie jest możliwe. Może je... Zaraz... A to nie w tym, w tym poziomie już nie mogę latać, to nieważne. Tu. Na tej skrzynce nic nie widzę. Widocznie to nie tu. Mogę zebrać sobie checkpoint. Przejdźmy się może w prawo. Okej, nie zauważyłem tej piranii. Jest czerwony. Coś jeszcze jest z... A, bo tam na górze będą te... Kurna, ty! Nie umarły. Spokój się. Dobra, dead. Coś tu było? Albo jest? Nie, nic tu nie ma. Szkoda. Tu nic nie ma. Coś się unosi i to mi chyba damage zadaje, z tego co widzę. Dobra, nic więcej tu nie znalazłem. Jak jestem ślepy, to przepraszam. Ale... Nic nie zauważyłem. Jakby okno. Czy na tym statku nie ma tego czegoś? Nie wiem, teraz szukam jak porypany, bo nie chcę tego pominąć. Chciałbym to znaleźć na odcinku. Tu jest creepy muzyka. Chodźmy to po prostu. Spróbujmy wyjść bez szwanku. Czy ja już nie będę nic mówił, bo co dobrze to mi to nie wychodzi. Dobra. Więcej tu nie widzę, przynajmniej sam. Dobra, to była tylko jedna ścieżka, myślałem, że była też druga. Już myślałem, że nie dolecę. Trochę dziwnie to jest ten... zrobione, bo nigdy nie wiem, kiedy właściwie dojdę, a kiedy nie. Co się dolecę. Chyba rozumiecie. Czy to jest gdzieś ukryte? To jest bardzo dobre miejsce do tego. Coś tu skryć. Nie da się wyskoczyć stąd.
Wpadliśmy gdzieś. To już jest ten grobowiec, czy... Nie. Dobra, tu jest coś do wejść. Nie, to jest, tym otwieram... bramę. Nie, dobra, jednak dobrze myślałem. Ona się zamyka po czasie, to mogę... Ona się zamyka po czasie. Zaraz. Mogę w to trafiać stąd, więc nie ma w sumie problemu. Coś zrobiłem. Ale to był najgorszy pomysł w moim życiu. Przed obrony się nie boi, sklepie mu dupsko, jak tylko go znajdę, do niego dotrę. Halo? Proszę się otwierać. A może nie zeskakujemy z tego, jeśli nic nie widzimy. Zauważę, zaskakiwał, a tu nie mogę już się oglądać. Trafiłem go raz nawet. Dostawał chyba trochę. Dobra, już w miarę wyćwiczyłem sobie walkę przeciwnikami. Chciałem w to trafić. Czy to tylko tam to wyłączało, czy coś więcej? Się zastanawiam w tym momencie. No nie, naprawdę. Tu jest zapis ostatni. Dobra, trochę ginę w tym poziomie, ale trudno. Się jeszcze będzie pode mną zarywać, tak? Świetnie. Okej, tu mogę sobie umrzeć. Dobra, wystarczy po prostu biec, chyba. Żadnej jakiejś filozofii tu nie ma. Zbytnio. Nawet chyba mogę tam do... Nic nie mogę! Starajmy się to po prostu zrobić. A to się do góry podnosi, a nie... Dobra, trochę idiota. Ja myślałem, że to na boki lata, a to... I to jeszcze umrę, zobaczycie. Myślałem, że tyle lata na bok, od boku do boku, a nie z góry na dół. Całkowicie zmienia postać rzeczy. Mogę po prostu pod tym przebiec się przemieścić. Genius. Fucking genius. Gdzie to mnie prowadzi? To mnie tu prowadzi. Sprawdzam wszystko, wszystkie przejścia. Dosłownie wszystko. On się będzie urywa. Nie będzie się urywać. Okej, beczki. Tu gdzieś jest klatka, bo ją słyszę. Bo ona jest gdzieś dalej. Dobra, trzy zebrane. Chcę się tu puścić.
Nie widzę tej klatki. Nigdzie. Okej. Dobra, ty padasz na hita. Zaraz. To wygląda jak przejście gdzieś dalej. A ja nie chcę, ja jeszcze nie chcę. To jeszcze nie ten moment. Tu jest klatka. Nie spodziewałem się purpurowego luma, okej. Rozglądam się wszędzie jak opętany, ale naprawdę chciałbym nie pominąć niczego, a przynajmniej pominąć jak najmniej. Chwila, tu jest nic, tu. Jestem gdzie indziej, czy... Jestem gdzie indziej, właściwie. No to nie było za bardzo dobry start. Chwila, gdzie jestem? Bo się chyba trochę pogubiłem. Zaraz, tam nie ma tego luma? Nie, tam jest tylko ta pięść. No i końcowo chyba coś pominąłem. Na dole, mogę się tego spodziewać, że to jest dalsza, że to nie jest dalsza część poziomu. Chcę trafić w tą klatencję. Jest tu na dole. Okej, ja przez to nie mogę strzelać. To zmienia postać rzeczy. O 180 stopni. A i tu już nawet nie trafiam. Nie sądziłem, że to we mnie trafi. Ładujmy to sobie po prostu i go... Wymierzmy mu sprawiedliwość. Walaj. Wszyscy wywalać. Nie za dużo was. Będę przechodził 2 mm i starał się was celować, tak? To nie brzmi jak przyjemny poziom. Się wracam? Nie, mi się już wszystko chrzani w tym momencie. Było ekstremalnie głupie. Ale nie wiem, czy mi się chce.
Bo wy jakoś dziwnie łazicie, ja nie wiem, czy ja w ogóle muszę was rozwalać. Dobra, muszę. Myślałem, że po prostu mogę iść przez siebie i się niczym nie przejmować, ale życie uświadomiło mi, że jestem w błędzie. Słyszałem gdzieś klatkę. Nie wiem gdzie. Jeszcze mam tych gości na plecach, więc tak średnio z tym. Dlaczego? Ja się chciałem tego złapać. Tak bardzo, teraz muszę to powtarzać z powrotem. Mam świadomość, ciężko być spokojnym tu. Chyba teraz się trafiłem. Jakoś sensownie. Nie! Nie! Dobra, zapałem się. Tu jest klatka ukryta. Jednak się udało. Nie było po co się męczyć. Nie to chciałem osiągnąć. Wracaj tam. Proszę, złap się, złap się. Złapał się. Rozwal tą klatę. Wydajcie mi już spokój, no. Wy dziady jakieś spróchniałe, no. Nie mogę, no. Weź tu to rozwalaj na czas. Nie puszczaj się tego. Mam nadzieję, że tam na górze, że to była tylko droga powrotna, że tak to ujmę. Dobra, nara, z tobą nie chcę mi się walczyć, ewentualnie mogę ci walić co jakiś czas. Pysk w ten sposób. Kiedy się skończy twój okres nietykalności, że tak to nazwę. No i co mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić. Okej, dobra, więc jestem tu z powrotem. Gdzie jest ten Loom? On jest tam. Czy ja się jestem w stanie go złapać? Jestem w stanie się go złapać. Ale co mi on daje? To, że nie muszę lecieć tu na beczce? Czy mi się wydaje? Bo co innego mógłby mi dać? Tu nic nie... Coś tam widzę jakby. Na tym filarze z tej strony. A nie, to jest tylko po klatce. Dobra, ale mogę tu się dostać. Okej, dobra. Tu też coś jest. Jestem w zupełnie innym miejscu. Czy tu są dwie różne ścieżki? Dobra, złapałeś się. Są dwie różne ścieżki. Są dwa lumy, kolejne.
Nie, dobra, teraz nie będę musiał skakać z rumami. To jest zawsze plus. Za wcześnie mogłem to zrobić lekko. Dobra, ale przepłynęliśmy. Nie wiem, to może być troszeczkę mishmash, jeśli chodzi o ten poziom, bo absolutnie nie wiem, co robię. 10 lumów. Wydawało mi się, że mogłem za wcześnie. Nie, on mnie tu strąca właściwie. Znaczy, no wow, ale nie spodziewałem się tego troszeczkę. Myślałem, że na spokojnie tego uniknę. Do czego to prowadzi? Czy ja... Co ja robię? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Dobra, muszę poskakiwać. Wtedy nie dostaję. Nie! Tu płyną dwa obok siebie. Czemu? Żebym po nich skakał. Dobra, no idiota trochę, no trochę debil. Nie wiem, ta gra ma tyle mechanik. Ten design poziomów jest świetny. Też ta cięższa część poziomu, z tego co widzę. Stałem, drugi raz nie chcę. No, świetnie, już mnie nie dosięga, świetnie. Klatka jest pewnie na górze, albo gdzieś za mną, której nie zauważyłem. Checkpoint tu był. Był. Po prostu... Bym się tak zdenerwował, jakby go tu nie było. Już się tam nie wrócę. Jak on mnie jebnie, to ja umieram od razu, rozumiem. A jak go mogę pizgnąć? A nie mogę. Nie mogę. Kurna psychol. Dobra, sorry, nie chcę ginąć jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze nie pora umierać. Żebym się złapał. Dobra, dostał. 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 Nie, odejdź. Dobra. Rozwalony. Tylko tyle za niego dostałem. To jeszcze trzeba będzie rozwalić. Tu bym się chciał dostać. A może nie? Jeszcze nie? To brzmi jak ukryta ta... W sensie, po coś ta beczka tu jest. No i oczywiście źle rzuciłem.
Kurna, Rayman! Dobra, może się odsunę, bo może on nie umie trafić na tak bliski zasięg. Te drzwi to powinny dawno zostać już wywalone przez te dwie beczki. Jestem na wprost tych drzwi. Zbrałem wszystkie lumy w tym poziomie jako takim. Nie mam wszystkich klatek, jeszcze klatka z Tensienem, który mnie stąd wypuści. Czyli tysięczny lum jest albo gdzieś dalej. Tam od góry jest jakieś wejście, ale niestety nie mogę się tam dostać. Co tu jest napisane? Przegląd techniczny. Gdzieś tu jest sprytnie ukryta klatka, bo ja ją słyszę. Znaczy, słyszałem z chwilą raz. Dobra, otwórzmy drzwi. Ja biegnę sam. Clark, co się dzieje? Rayman! Clark! Nie, przejmuję na nim kontrolę, ale ja nie mam zdrowia. Ty kurna. Są przyciski do sterowania. To jest boss, jak mnie mam. O, sorry. To jest jak mnie mam boss. On jak się zamachnie, mam mu jebnąć w tył. To by było logiczne. Nie, wziął mnie. Dobra. Te przyciski wszystkie. Trzeba je kliknąć naraz, tak? Nie? A nie, jeszcze... Ich tu było więcej... Zastanawiam się, co ja mam tu zrobić. Tak legitnie się zastanawiam. Okej, to mam zrobić. Czyli dobrze myślałem na początku. Nie zostaw mnie, kurna, Clark! Dobra, trochę leczenia. Trzeba będzie zaraz na nowo odpalić. Dobra. Dobra. O, na chwilę się odpaliło, ale jeszcze tam trzeba trafić. Trafić. No, wyhalo, wywal się, ty. Chodź tu i się wywal. Właśnie tak, dokładnie tak. Dobra, to nie jest takie ciężkie. Ale boss jest interesujący, nie mogę powiedzieć, że nie. Nie, nie, kurno, puść mnie. Chodź tu, ty. Nie, wlazłem w to. Fast, fast. No i... Po wszystkim. Daj mi przejść do tamtego przycisku. Wejdź w to.
Proszę, zdąż. Zdążył. Kurna, nie walnąłem go. Nie jestem pewny, czy on się leczy, czy nie. No nie! Nie trafiłem go. Nie. Raz. O? Raymanie! Nie zbiłem go chyba do zera, tak mi się wydawało. Jej. Raymanie. Gdzie jest ten room? Pominąłem go gdzieś, nie wiem gdzie jest. No dobra, no siema. Może on jest gdzieś tu? Dobra, nie widzę go nigdzie. Może go tu nie ma, nie wiem. Zrobiłem poziom na 100%. Podziękuję. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli jakimś cudem pominąłem tego tysięcznego luma, to wybiorę się po niego w następnym odcinku, także nie martwcie się, do zobaczenia, na razie.